Szanowni Państwo, drodzy zawodnicy, rozpoczynają się 11. Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Witam wszystkich Państwa obecnych na uroczystym otwarciu tego ważnego wydarzenia. Szczególnie gorąco witam zawodników, którzy sprawdzą swoje siły w 5 dyscyplinach sportowych na południu i północy Polski, w Wiśle, Istebnej i Białymstoku. Dlatego chcę zwrócić się przede wszystkim do Was, drodzy olimpijczycy. Niech słowa Waszej przysięgi: pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku, będą dla Was drogowskazem i motywacją do jak najlepszych wyników. Wiem, że zrobicie wszystko, by je osiągnąć, ponieważ znam Was dobrze, Wasze zaangażowanie, wolę walki i niespożytą energię. Oprócz tego życzę Wam wszystkim świetnej zabawy we własnym gronie, wielu chwil wzruszeń i radości, które będą z Wami dzielić rodzice, opiekunowie, trenerzy oraz wszyscy ci, którzy tworzą ogólnopolską rodzinę olimpijską. Jestem bardzo dumna, że mogę patronować Waszej społeczności, śledzić jej sukcesy i dokonania. Szanowni Państwo, niech obecne święto sportowe przybliży do siebie jego uczestników, a szlachetna idea olimpijska przyświeca tym wyjątkowym rozgrywkom, integrującym i gromadzącym wszystkich wokół celu, jakim jest stworzenie zawodnikom równych szans. Już nieraz miałam okazję, by podziękować organizatorom za wysiłek i zapał do pracy, za empatię i wrażliwą postawę wobec podopiecznych. Dzisiaj również przesyłam moje najserdeczniejsze pozdrowienia z życzeniami udanego przebiegu igrzysk, które otwierają drogę zwycięzcom do zaistnienia w przyszłorocznych Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Życzę powodzenia!